No cóż, na pewno możemy złapać głębszy trochę oddech i w końcu się uśmiechnąć po meczu. Natomiast no, wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy i z kim będziemy grać i zdawaliśmy sobie sprawę, jaki przeciwnik ma tutaj, jakie też mankamenty, że to będzie trudne spotkanie, każde niemalże w tej lidze, ale statystyki pokazywały, że Chrobremu przede wszystkim trudno strzelić bramki, bo bramkę nawet, tak, bo 4 bramki w 8 spotkaniach, no to wychodzi pół na mecz. My dzisiaj zdobyliśmy 3, mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, więc trudno się nie cieszyć. No i przede wszystkim chciałbym tutaj pogratulować zespołowi za to, że nie stracili wiary, bo powiem szczerze, że po 5 spotkaniach, gdzie zdobyliśmy 1 punkt, no ciężko o taką wiarę, gdyby oni nie potrafili, gdyby w tych meczach tego nie pokazali. Oni były dość nieszczęśliwe, ale nie będę do tego wracał. Także duże gratulacje dla zespołu, dla całej szatni, przede wszystkim dla sztabu szkoleniowego, no bo wiadomo, mojego sztabu całego, bo wiadomo, w jakiej byliśmy wszyscy sytuacji, że już no, ta atmosfera nie jest taka radosna w klubie i trener pierwszy no, musi otoczyć się takimi ludźmi, którzy dadzą mu wsparcie w tych trudnych momentach. Ja mam to szczęście, że takich ludzi w sztabie posiadam i oni napędzali mnie do tego, żebym ja ten zespół też tą wiarą natchnął, żebyśmy w końcu się przełamali. To się udało dzisiaj i z tego się najbardziej cieszę. Ja nie będę tutaj się rozwodził nad meczem, bo oczywistością jest dla mnie, dla wszystkich chyba, dla mnie przede wszystkim to, że no, chcieliśmy to wygrać i to zrobiliśmy. Dlatego jeszcze raz gratulacje dla zespołu, dla całej szatni. Zacznę od gratulacji za zwycięstwo w tym meczu. Przespaliśmy pierwszą połowę. To niepokoi, bo na poziomie pierwszej ligi grać jedną połowę dobrze to jest za mało, żeby nawet mecz zremisować. Przespaliśmy początek meczu, stąd 2 wyrzuty z autu i 2 bramki. Brak koncentracji, potem nasza strata na połowie rywala. Wiedzieliśmy o tym, że Malinowski jest bardzo szybki i drużyna przeszła do szybkiego ataku. I to niepokoi, bo zakładamy sobie pewne rzeczy i ich nie realizujemy. I to się potwierdziło, że Raków jest groźną drużyną. Strzeliło dzisiaj 3 bramki do przerwy. Staraliśmy się do końca. Tu nie mogę odmówić ambicji, zaangażowania drużynie do końca. Gdzieś ta piłka mogła wpaść, oczywiście w drugą stronę też, ale musimy to przeanalizować, bo przegraliśmy mecz drugi u siebie i na pewno możemy grać lepiej. Trudno mi teraz ocenić na gorąco postawę przy drugiej bramce. Muszę to przeanalizować, ale na pewno no, nie jest łatwo wejść bramkarzowi na wyjeździe w takiej sytuacji, kiedy jest drużyna, tak, 1,5 roku chyba z tego, co na szybko tutaj odtwarzam. Mateusz nie bronił w pierwszym zespole, więc na pewno duży plus, nie? Tak jak mówię, no, gdzieś tam mała ryska jest o ten rzut wolny, ale to też muszę przeanalizować na spokojnie, czy tam nie było jakiegoś błędu. Na pewno pomógł nam dzisiaj. Dziękuję. Artur Dębowiak, Telewizja Master. To pamiętam, że teraz pytanie do pana dotyczące naszego bramkarza. Czy któraś z tych bramek wpadła na jego konto? Nie obwiniam kompletnie. Sławka obronił jeszcze parę sytuacji. To obwinię tutaj jakby cały blok defensywny, gdyż no, piłka przechodziła po tych wyrzutach i nasza niefrasobliwość i brak krycia przede wszystkim o tym zaważył. Ale mówię, tutaj Sławka nie krytykuje, zagrał dobry mecz, starał się, ale mówię, no, wpuścił 3 bramki. To pan taki mecz, że pan traci bramkę w 67 sekundzie, bo nawet kilka dni przed meczem mówił pan o tym, jak Raków groźny jest właśnie przy tych stałych fragmentach i było widać, że będzie pan zawodnikiem na to uczulał. No tak, ale jak powiedziałem, źle weszliśmy w mecz. Już pierwsze zagranie Michała Pawlika w aut już sugerowało to, że no jakiś brak w dekoncentracja. Drużyna Rakowa podeszła zdecydowanie agresywnie. Byliśmy na to przygotowani, ale mówię, to już jest historia. Niestety te błędy nam się dzisiaj przydarzyły i kosztowało nas to 3 punkty. Do tej pory w każdym meczu panu pomagali rezerwowi, a teraz? Myślę, że Przemek Wtrytko wszedł, chciał bardzo grać i okupił to urazem, odnowiła mu się kontuzja, musiał zejść. Sergiej się starał, Szczepan też. Mówię, nie ma tutaj pretensji do zmienników. Oczywiście idealnie byłoby dla trenera, że wchodzą zmiennicy, strzelają bramki, odwracają losy meczów, ale czasami tak nie jest. Dzisiaj ta piłka nie chciała wpaść nam do bramki, mimo gdzieś tam do końca się staraliśmy, ale mówię, no też narażaliśmy się na kontrataki Rakowa.